Znane są już wyniki sekcji zwłok dwóch bliźniaczych płodów, które zostały znalezione w worku foliowym w jednej z podczęstochowskich miejscowości. Na przełomie marca i kwietnia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie pogotowie przywiozło 17-letnią nastolatkę, u której lekarze po przebadaniu stwierdzili, że znajduje się ona w stanie poporodowym. Szpital zawiadomił policję, która przeszukała mieszkanie. Na terenie obok znaleźli martwe płody. Wstępne ustalenia po przeprowadzonej sekcji zwłok wskazują, że mamy do czynienia z płodami około 6-miesięcznymi. Jednocześnie z tych ustaleń wynika, że płody te urodziły się martwe, nie podjęły akcji oddechowej. W trakcie sekcji zabezpieczono do dalszych badań toksykologicznych oraz histopatologicznych krew oraz tkanki. Po uzyskaniu wyniku badań laboratoryjnych biegły sporządzi opinię na piśmie, w której sformułuje już końcowe, jednoznaczne wnioski. Prokuratura rejonowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie pozbawienia życia dwójki dzieci. Nastolatka nie została jeszcze przesłuchana i nie postawiono nikomu zarzutów. Monika Taranczewska, Silesia Flash.